Chciałbym Państwa powitać na pierwszym spotkaniu naszej partii jako radnej ze Zbyszkiem Stanowo. Za chwilę przedstawię Wam program, jaki nasza partia będzie chciała zrealizować. Ja bym prosił, żeby będziemy krytycznie niż Państwo możliwe zadawać pytania. Polska Partia Stanowa chciałaby zrobić przede wszystkim, więc pierwszym punktem naszych założeń programowych jest zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 1 stycznia roku 90. Krótko rzecz biorąc, chodzi o dekomunizację. Słysząc te rzeczy, że jest państwowy facet, przecież jaka komuna, jacy komuniści, minęło 26 lat, oni już pobierali i mają wpływ na nasze życie, na to, czym się zajmujemy i co robimy. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa, ci ludzie wciąż funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej i politycznej, począwszy od urzędów powiatowych, wojewódzkich, marszałkowskich, poprzez nasze media, niższe i wyższe uczelnie, a skończywszy na polskim Senacie i Sejmie. Więc ci ludzie wbrew pozorom mają realny wpływ na to, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej. Punktem wejścia do możliwości zmiany Polski, do tego, by ta Polska mogła zacząć rozkwitać, jest mimo wszystko ta dekomunizacja, wyplewienie tego czerwonego nasienia z naszego życia publicznego, politycznego i takiego zwykłego, codziennego, na dole, na samym dole. Punktem drugim naszych założeń programowych to jest wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników oraz funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. Co prawda dzisiaj mamy przepis ogólny wskazany w dyspozycji artykułu 420 Kodeksu cywilnego, na podstawie którego możemy dochodzić naruszonych przez funkcjonariuszy publicznych naszych praw, czasami wolności. Jednakowoż człowiek, któremu wszczyna się postępowanie, na przykład kontrolne w zakładzie pracy w firmie i która trwa kilka lat, po tym jak ono się kończy i nie wynika nic z niego, nie ma już czasami siły się przedstawić czytelnie z imienia i nazwiska, nie mówiąc już o kolejnych procesach, kosztach zastępstwa procesowego i tak dalej. W związku z tym świadomość urzędnika, który wydaje określone decyzje, czy to na podstawie prawa administracyjnego, cywilnego czy karnego, świadomość, że będzie musiał w przypadku złych decyzji przejaskrawionych, nieprzemyślanych, a czasami skóry krzywdzących, że będzie musiał to zapłacić ze swojego portfela, jest bardzo ważna. Ktoś powie, że proszę Pana, przecież to sparaliżuje decyzje naszych urzędników. Przez 26 lat społeczeństwo było paraliżowane tymi decyzjami, więc lepiej niech są sparaliżowane decyzje urzędników niż nasze portfele, często choć też życia, bo nie jeden, nie drugi człowiek odebrał sobie to życie, nie mogąc odnaleźć się w rzeczywistości dziada z dnia na dzień, a nie rzadko także więźnia, wieloletniego więźnia. W punkcie trzecim, proszę Państwa, zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać od 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych, wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść wątpliwości, które powstają w toku takiego postępowania.
W punkcie czwartym zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16, a nadto zwolnienie z podatku VAT, leków oraz wszelkich urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Fajnie się mówi, to populistycznie brzmi 15%, bo podatku, dzień dobry, nazywam się Stonoga i od jutra będzie 15% podatku. Czy na sali jest ktoś z Państwa, kto prowadzi własną działalność gospodarczą? Pan prowadzi. Proszę Pana, zdarzyło się Panu uzyskać informację, ofertę, nie chcesz kosztów kupić za pół VAT-u? Więc takie oferty w naszej przestrzeni gospodarczej pojawiają się bardzo często. Co więcej, one nierzadko z przygrywką ABW i innych instytucji nieźle się mają. I nie chodzi tu o koszty 100 tysięcy, 200 miliona, 60, tylko wielomilionowe. Więc gdyby ten podatek VAT obniżyć do poziomu 15%, co nie będzie łatwe, bo przecież mamy jeszcze unormowania prawne o międzynarodowe, to wbrew pozorom ta szara strefa i rozwijająca się wciąż przestępczość gospodarcza, polegająca na przestępczości podatkowej, ona by z siłą rzeczy zdechła. Po prostu te przestępstwa byłyby coraz rzadsze, zaś nam nie opłacałoby się różnego typu kombinacji zgodnych z prawem, na pogranicu prawa, by unikać tych płacenia tych podatków. Więc ja uważam, a nie tylko ja, ale również mój program Excel, że wpływy do budżetu państwa mimo zmniejszenia podatku VAT do 15% byłyby znacząco wyższe. Jeśli chodzi o zwolnienie z podatku VAT wszystkiego, co związane z wychowaniem dziecka do 16 roku życia, to oczywiście mam tu na myśli przede wszystkim tę stronę ubrania tego dziecka, wysłania do szkoły, zakupu podręczników dla niego, zakupu artykułów piśmienniczych, no przecież z wychowaniem dziecka związane jest również żywienie tego dziecka, więc oczywiście tego ta zmiana by nie dotyczyła, ale dzieci szczególnie z takich domów, gdzie budżet rodzinny wynosi 2,5 tysiąca netto, mimo że pracują oboje rodzice, nie pozwala na to dziecko. To dziecko w pewnym sensie też jest w tej szkole nierzadko gorzej traktowane, bo gorzej ubrane, czasami nawet gorzej dożywione, mimo że dla niektórych idiotów wciąż można zajadać szaf i śliwki mirabelki. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o zwolnienie z podatku VAT leków i urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, nie widzę, by Skarb Państwa jakoś szczególnie miał na tym stracić, ale widzę za to starszych ludzi, seniorów, którzy mają po 70-80 lat, którzy stają w aptece w kolejce, dochodzi do okienka, dzień dobry, ile ten antybiotyk? 70, a czy jest zamiennik? Jest 35, a czy jest zamiennik zamiennika? Jest 17. To ja dziękuję, przyjdę, dostanę rentę. Takich przypadków jest każdego dnia bardzo dużo. W sytuacji, kiedy nasi rządzący od 26 lat z lewa na prawa kradną sobie miliardy, aferki wychodzą, ale nic, oprócz tego, że troszkę się poekscytujemy przed ekranami różnego typu telewizorni, nic z tego nie wynika. Więc zróbmy coś wreszcie w kierunku zwykłego człowieka, bo oni wszyscy fajnie mówią przed wyborami, jak to zwykły człowiek jest fajny, od sasa do lasa wszyscy mówią jednym językiem, ale ten człowiek zostaje później w takim mieście, jak też poza miasta mniej więcej, w którym żyje tyle ludzi, co tutaj i on zostaje sam ze swoimi problemami, tak? W punkcie kolejnym będę się starał przyspieszyć, ale jest bardzo luźno. W punkcie kolejnym obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy BIT posiadającej zadłużenie do 500 zł. O co jemu chodzi, tej ustawodze? No o sprawę fundamentalne. Ta kwestia dotyczy przede wszystkim ludzi bardzo, bardzo młodych. Takich dzisiaj jest, tutaj widzę mało, ale bardzo często jakiś młody człowiek idzie sobie, widzi, że kolega ma iPhone'a, na którego jego nie stać, idzie do którejś sieci komórkowej, bierze sobie iPhone'ika, bo abonament tam 70 czy 90 zł, w trzeciej racie go już nie stać i trafia do bazy BIM. Po chwili ma 21-25, idzie na studia, chciałby korzystać z tego, co w większości korzystamy, czyli z jakiegoś debetu, z jakiegoś małego kredytu i okazuje się, że ten młody człowiek złotówki złamanej nie dostanie, nie kupi niczego, co wymaga weryfikacji po PESEL-ie. No i taki człowiek na początku popada w zgoła jak gdyby nieszkodliwy system, bo idzie do prowizjenta. I to jest początek drogi do końca.
Ten prowident udziela tej pożyczki, bardzo drogiej pożyczki. Później zgodnie z umową w następnych tygodniach przychodzi pan czy pani, odwiedza, odbiera raty tej pożyczki, ale na drugą, trzecią, piątą, dziesiątą już nie ma. Zaczyna być wstyd przed rodzicami, wstyd przed rówieśnikami. I co się dzieje? I taki młody człowiek wpisany do bazy PIT idzie na swoje osiedle, mówi: dobra, Karol czy Krzysiek, daj tą marykę, czy daj ten koks, pobiegam, sprzedam, zarobię. I tak się zaczyna droga do przestępczości. Do przestępczości czeka młodego, wyeliminowanego z systemu normalnego rozwoju tylko dlatego, że popełnił głupi błąd. Nie będę teraz czytał punktu 6, tylko przeczytam 12. Zmiana przepisów ustawy Kodeks Karny poprzez obligatoryjne, warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 25 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku. I to jest kontynuacja tego punktu 5. Ja nie jestem, nie chciałbym, aby w Polsce zalegalizowano używanie jakichkolwiek narkotyków. Ale jeśli ten młody człowiek wpadnie nawet przez tą bzdurkę, przez tą marykę i zatrzyma go to policja, niech on przejdzie ten dramat postępowania karnego, niech trafi na 2 dni na dołek, niech zobaczy, co to adwokat, niech zobaczy, co to wstyd przed rodzicami, niech zobaczy, co to upodlenie człowieka w tych warunkach penitencjarnych, jakie mamy, i niech ma szansę, aby to postępowanie, pierwsze postępowanie w jego życiu obligatoryjnie było warunkowo umorzone. Kiedy drugi raz sięgnie po te narkotyki, jakby to narkotyki nie było, to już wie, co go czeka. Świadomie to robi, zazwyczaj ma już o rok więcej. Nie może być tak, że my tych ludzi młodych skazujemy od razu na niebie. Posłuchajcie, pani, my spodziewamy się i dziwimy, no bo ja też na takiego wyglądam, za chwilę o tym porozmawiamy, że mi pasuje to, jak młodzież stoi z boku i krzyczy: nie lubię policji. Tam ona trochę inaczej krzyczy, ale mówię, że nie będę przeklinał. Nie lubię policji. I najfajniej to ocenić, no bo jestem już starszy, sam mam dzieci, co za gór, co za patologia. Ale tak nie jest. Bo jeśli ten policjant, ten strażnik miejski, który wychodzi do służby 20 minut wcześniej przez swojego naczelnika wydziału, jest traktowany jak szmata, jak byle kto, mimo że ma 5, 10, 15, 20 lat służby, to on musi wyjść na tę ulicę i te 10, 20 czy 30 założonych mandatów przynieść po tej służbie. Do starszego się tak łatwo nie zwróci, bo starszy zna swoje prawa, starszy nie przyjmie mu tego mandatu, pójdzie z wnioskiem do sądu. Najłatwiej złapać na osiedlu malucha. Rękę mu włożyć do majtek, poszukać, czy w tych majtkach nie ma narkotyków i tak dalej. Młodego się zastraszy. I jak ten człowiek, który ma 16, 17, 18 lat, ma dorosnąć do tego, żeby mundur szanować, żeby szanować służby mundurowe, a przez szacunek do nich szanować później wymiar sprawiedliwości, a przez to z kolei szanować system, w jakim się żyje. Przecież ten człowiek młody jest z góry skazany w obecnym brzmiącym prawie na wykluczenie. I teraz rzecz najciekawsza, którą proszę sprawdźcie sobie, bo są dane ogólnodostępne. Czy ktoś z Państwa wie, ile w Polsce jest skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi ludzi za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 w wieku do 30 roku życia? Przypomnę, że do lat 2 nie wchodzi w to jazda po pijanemu na rowerze. Czyli pyskówki, pomówienia, groźby karalne, jakieś znieważenia, tego typu sprawy. To tak tego typu rodzajowo, że tych przestępstw wygląda. Ile w Polsce jest skazanych prawomocnym wyrokiem? Nie oznacza to, ile siedzi. Prawomocne zazwyczaj orzeczenia w tym przedmiocie. Ile? 53 tysiące. No, 4 miliony 72 tysiące jest. A wiecie, ile jest w Polsce ludzi do 30 roku życia? 11. Gdzie jest te 4 miliony? I znowu to samo. Dalej kontynuuje swój wywód w tym przedmiocie. Te 4 miliony są w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji, Holandii, część bardzo mała w Stanach i tak dalej. I ci ludzie, nie znający prawa, układają sobie życie. Jak wyjeżdżali, mieli na 21, 22, poznali tam dziewczyny, zazwyczaj dziewczyny z Polski, założyli rodziny czy związki partnerskie, jakby tego nie nazwać, tak? I spłodzili dzieci. I cieszą się, bo zarabiają godne pieniądze, wynajęli sobie domy, część z nich kupiła mieszkania na raty, bo coraz więcej takich ludzi w Anglii, Irlandii, czy Belgii, Niemczech, Francji jest i myślą, że uciekli.
nie mają świadomości tego, że nie stosowali się do orzeczenia sądowego, na przykład stawianie się u kuratora, spowoduje wcześniej czy później zmianę formy wykonywania tej kary. I ten człowiek, który założył już rodzinę, którym się wydaje, że on jest czysty wobec prawa i Polski, będzie musiał zmierzyć się wcześniej czy później z europejskim nakazem zatrzymania. I na nowo czar ułożenia sobie życia pryśnie. O tym się wprost nie mówi, no bo po co? No bo po co? I w ten sposób 4 miliony ludzi młodych do 30 roku życia wyjechało z Polski i może nie wszyscy. Ale jakie to jest państwo, jeśli ono jest obliczone na zapewnienie pracy postkomunistom w tych sądach, prokuratorach, policjach i tak dalej. Przecież nie chodzi o karanie młodych ludzi, bo z takich kasykach grzywien i z kosztów sądowych niewiele to państwo zarabia. Tylko gdzie pogrzebany jest pies? Jeśli jesteś z byle jakiego domu, dla nich byle jakiego, czyli jeśli nie jesteś z dobrego komunistycznego domu, albo lekarza też z czerwonym dyplomem, no to lecisz na dołę. To lecisz na dołę. A jak lecisz na dołę, to lecisz na wniosek aresztowy albo do więzienia. Nieważne, nawet na 3 miesiące, ale do więzienia. Tak? Czerwony sędzia ma pracę, odwrotna kolejność. Policja ma pracę, prokurator ma pracę, pisze akt oskarżenia, jakiś tam Stefek Burczymuka, kolejny komuś w sądzie orzeka winę, zamyka do więzienia. W więzieniu pracę ma kolejny, bo normalny człowiek w więziennictwie nie pracuje, to trzeba być zboczonym, żeby w więziennictwie pracować, a moralnym człowiekiem, mówiąc wprost. I tak się to kręci. I tak się to kręci. Państwo, które nie jest socjalne, zapewnia tą swoją socjalność w tak zwanej budżetówce. I tak to, proszę państwa, wygląda. Człowiek młody w Polsce musi zostać, musimy zrobić coś, żeby człowieka młodego traktować zupełnie inaczej, żeby nie zniechęcać młodej Polski, żeby mu jej nie obrzydzać. Proszę państwa, w punkcie 6. likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie jego lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach, przychodniach specjalistycznych, właściwych dla miejsca naszego zamieszkania i powiązanych z systemem EWUŚ. Cóż to takiego? No wpłacamy swoje składki zdrowotne, ale one idą na sobie konto naszych szpitali w miejscach, gdzie mieszkamy. Dostajemy do tego plastikową kartę i kiedy okazuje się, że musimy skorzystać z pomocy lekarskiej gdziekolwiek poza granicami Polski, czy poza swoim województwem, czy poza swoją gminą, no to mamy te wirtualne pieniądze na miejscu. Czego się pozbywamy? Pozbywamy się administracji, administrowania pieniędzmi naszymi pieniędzmi. To administrowanie NFZ-u jest dramatyczne, to jest 61% kosztów stałych rocznych. Krysia z Baszą, które są malują paluszki, tam jakiś Janek, który z dostawą powraca do czasów, kiedy on w wynikach pracy jego zdecydował udział w pochodzie pierwszomajowym. Dalej mają pracę. Dalej mają pracę. Wiem, że to niektórych dziennikarzy nudzi, ale tak to w Polsce wygląda. Po łebkach rzecz biorąc. Więc likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia to jest rzecz bardzo ważna i społecznie, a także ekonomicznie uzasadniona. W punkcie 7, proszę państwa, marzenia stanowi zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. To nie może być tak, że nasi rodzice z 800 zł lecą rano do Biedronki, w tej Biedronce szukają koszyka z rzeczami bliskimi, przeterminowanymi, kupują to i z tego sobie robią śniadanie, a w to miejsce zdarza mi się często jeść śniadania gdzieś na mieście, sobie Kiszczak czy jakieś inne pewnie przychodzi do stołu obok, do stolika obok i kupuje śniadanko za 400, czy 500, czy 700 zł. No i stać, bo oni mają 9, 17, 15 tysięcy tej emerytury, a w imię czego mają mieć takie emerytury? No mamy konstytucję, której nikt nie przestrzega, no bo straż nad konstytucją trzymał czerwone berdy, te mordy w ordynaturacie, które zasiadają w tym Trybunale Konstytucyjnym i nie ma żadnych zmian. A SBK, proszę państwa, a SBK ma się dobrze. SBK-a przywożą w karetce, nie wiem czy państwo kojarzycie, bardzo głośna sprawa taka, kiedy każą człowieka niepełnosprawnego przywieźć do szpitala na badanie, nie mogą z tym człowiekiem wjechać do pokoju, bo nie ma warunków technicznych, żeby na tych noszach z nim wjechać. Na Kiszczaka, Komucha, to prawie jak księcia nosili we czterech, a nosili, żeby do sądu zawieźć. To są takie rzeczy, które naprawdę mnie osobiście rażą. Proszę państwa, w punkcie 8 likwidacja ZUS i KRUS, a następnie przekazanie środków na prywatne konto emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. Jeśli pracodawca nie musiałby płacić za nas tak ogromnych i uzależnionych od wysokości naszych zarobków składek, to ta sytuacja gospodarcza uległaby znaczącej poprawie.
Ja nie widzę potrzeby, żeby takie instytucje, które istnieją nawet już nie teoretycznie, bo jeszcze teoretycznie to jest taka, która nie ma kasy, ale jest na papierze, a one nie mają kasy, nie istnieją na papierze i mają długi sięgające kilkudziesięciu miliardów złotych. Przecież nie wierzmy w to, że ZUS przetrwa jeszcze 5 czy 10 lat i że ktoś z Państwa tutaj obecnych dostanie emeryturę z tego ZUS-u. Niestety, skoro Państwo nas okradało tyle lat przy pomocy ZUS-u, to to Państwo dzisiaj musi poszukać sobie środków do tego, by stworzyć budżet na to, ażeby tym ludziom, którzy już się zestarzali i mają prawa emerytalne i rentowe, te pieniążki wypłacić. Bo na razie ZUS różni się tylko tym, że co miesiąc na zakładkę będzie kolejne kredyty, bieżący składek nie całość tych kredytów oddaje, jeszcze po drodze ktoś to robi i musi obsługiwać, a to kosztuje. Proszę sobie zobaczyć w internecie ostatnie sprawozdanie finansowe z roku 2014 ZUS-u. No to naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, jakie tam są koszty stałe funkcjonowania ZUS-u. Naprawdę polecam, bo to można bardzo łatwo, proszę Państwa, zweryfikować. W punkcie 9. Zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawcy przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofili od 5 lat do żywocia. Jedyne, co się PiS-owi kiedyś udało, a bardziej panu Ziobrze, to to, że niewątpliwie wystraszyli dość mocno zorganizowaną przestępczość w Polsce. Co do tego uważam, nie macie Państwo złudzeń, bo ta przestępczość zorganizowana dla takich rządów diametralnie spadła. Natomiast jeśli coraz więcej pojawia się przestępców seksualnych i przestępstw pedofilii, no to musimy coś zrobić, żeby ten człowiek, który odbiera dziecku na progu jego życia, życie i każe mu żyć, nie mógł otrzymywać wyroków z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. W Polsce w ubiegłym roku wydano ponad 1000 takich wyroków, a ponad 900 orzeczono z warunkowym zawieszeniem wykonania. Jeżeli zmieniliśmy prawo takie, które startowałby taki pedofil od 5 lat pozbawienia wolności, no to on miałby świadomość tego, że dotykając dziecka na pewno trafi do więzienia, albo z punktu widzenia roku procedowania odpowiednich przepisów prawa, zawieszenie kary pozbawienia wolności na okres próby dotyczy tylko kar do 2 lat w przypadku przestępstwa świadomego i od 3 w przypadku nieświadomego. Więc taki pedofil trafiałby natychmiast do więzienia. 5 lat dla pedofila, już by przez te 5 lat mu tam humor poprawili w tym więzieniu. Także tak to widzimy. W punkcie 10, proszę Państwa, natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej i Kontroli Skarbowej, przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich nowo utworzonych departamentów Policji. To nic innego jak zastąpienie lepszym przygotowaniem merytorycznym i znowu poważnych cięciach na administrowanie pieniędzy. Ktoś z Państwa może podniesie taki okrzyk, no jak Straż Miejska? Straż Miejska jest samorządu finansowana. No nie jest. Dzisiaj jest samorządu finansowana, ale gdy powstawała, została sfinansowana przez budżet centralny. I w ramach tego rozliczenia spokojnie te środki, i środki techniczne, i środki finansowe mogłyby zostać przekazane do odpowiednio nowo utworzonych departamentu. Jak Państwo wiecie, Straż Miejską zarządza samorząd. I teraz jak mamy jakiegoś burmistrza, czy tam wójta, czy kogokolwiek innego, który nie jest najlepiej przygotowany do zarządzania służbą mundurową, to ta służba później mundurowa wygląda. Tak jak wygląda w wielu miastach i budzi nierzadko nasze rozgoryczenie. Proszę Państwa, w punkcie 11. Likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z objętkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 13. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa, tudzież związki partnerskie na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego czy partnerskiego. No jeśli dziś ktoś otwiera firmę, to rzadko która z tych firm przeżywa 4-5 miesięcy, bo koszty, które ci ludzie ponoszą, są bardzo wysokie. I o ile jeszcze ktoś otworzy firmę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to sam fakt zakupu towarów, usług na stok stanowi koszt. I ona może sobie ten koszt w cudzysłowie wliczyć niejako w stratę, czyli tego CIT-u jeszcze nie płaci. Ale jeśli już młoda osoba zakłada spółkę prawa handlowego, no to wiadomo, że wszystkie zakupy stają się kosztem dopiero w chwili jego sprzedaży. No i takie firmy po prostu padają. Ja myślę, że przez 2 lata rzadko kto w Polsce płaci podatki z uwagi na rozpoczęcie tej działalności.
Rzadko kto przeżywa w tym zamierzeniu prowadzenia działalności gospodarczej więcej niż pół roku, a zatem to zwolnienie miałoby istotny wpływ na możliwości rozwoju tych młodych, różnego typu przedsiębiorstw, przede wszystkim rodzin. W punkcie 14, proszę Państwa, zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczypospolitej. To nie może być tak, że jesteśmy takimi tarotowymi głupcami, idziemy codziennie do tej Biedronki, Carrefoura, Żanta, kupujemy jedzenie, mając pełną świadomość tego, że cały podatek dochodowy zostanie odprowadzony nie do naszej kieszeni, nie do polskiego, do Skarbu Państwa. No, od nas, od Polaków, od ludzi, którzy tu żyjemy, mieszkamy, wymaga się spełniania tego obowiązku, tymczasem jakieś lobby żydowskie, nie tylko żydowskie, potwierało w Polsce cały różnych korporacji, które nie płacą nas. Po prostu nie płacą podatku dochodowego. A regulują polskim rynkiem, a regulują polską gospodarką, naszą produkcją. To jeszcze troszkę produkujemy, no chociaż warzyw i owoców, to dobrze, że to, bo węgiel już nie opłacamy. Proszę Państwa, w punkcie 15 zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. Fajnie to brzmi. No ale z ludźmi po 40, którzy tracą pracę, jest trochę tak jak z tymi dzieciakami, którzy mają po 16-18 lat. Z jednej strony widzimy ogłoszenia zatrudnie młodego, dyspozycyjnego człowieka, najlepiej bez rodziny, z doświadczeniem życiowym. A z drugiej strony nie chce 40-latka, bo on dla mnie jest za mądry. On już na prawa pracownicze, będzie wyłaził po sądach pracy, nie będzie dyspozycyjny, a muszę za niego płacić tyle samo, co za tego młodego. No i taki człowiek, już nie wdając się w kwestię jego wykształcenia, jakie ma, no ma te 40-45 lat, zostaje zwolniony i nie ma szansy takim na normalną pracę. I ląduje gdzieś tam na jakimś parkingu, jakieś bilety sprzedaje, jakieś agencje ochrony, jako zwyczajny odcieć, a nie już ochroniarz. No i to jest sytuacja, która miałaby poprawić te warunki życia i by tu dla tych ludzi właśnie czterech ja mam. Więc nie starszych, ale dorosłych, którzy naprawdę pozostają w dość ciężkiej sytuacji, bo człowiek, który ma 40-45 lat, zazwyczaj ma dziecko 15-letnie, dalej potrzebuje tę rodzinę utrzymać. No i dzieją się rzeczy kolejne społecznie niepożądane, tak? Samobójstwa, zabójstwa swoich dzieci, swoich żon i tak dalej. To wszystko wygląda na sposób prosto, ale gdyby to przeanalizować, to proszę Państwa, żyjemy w państwie, które nie wiem, co ma na celu. Wyniszczanie nas. I w punkcie 16, kolejne już ostatnie marzenie stanowi ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym, czyli portalem typu KR, tak jak mamy, możemy dziś KRS sprawdzić, czy tam monitor rządowy. O co chodzi? To też Państwo na komórkach mogą teraz zweryfikować. Proszę Państwa, w roku 2014 rząd Rzeczypospolitej Polskiej wydał na media komercyjne niewiele, 120 milionów złotych. W budżecie Państwa niewiele, no ale dla nas to byśmy tu bali takie na 20 lat, nie na 120 milionów. Kto dostał te 120 milionów złotych? Mój ukochany brat, ojciec Michnik, 61 czy więcej. Pozostałej części Rzeczpospolita, rzepa. Jakieś nosiły subale... 210 tysięcy. W postaci części Super Express, jakieś takie małe. No więc dziwimy się, dlaczego jesteśmy manipulowani przez ojca Michnika i tak dalej. Jak ja bym dostał 61 milionów złotych od Ewki Kopaczowej, to bym na baranach przez całą kampanię. Ale jaki mamy nakład? 210 tysięcy. Więc Michnik jest... No bo może 45. Więc Michnik jest szczególnie uprzywilejowany. Proszę Państwa, fajnie, cieszę się strasznie, że tutaj przyszli ludzie w moim wieku i pan tam ze 2 lata starszy. Wy mnie Państwo, o ile w ogóle znacie z tych przekazów elektronicznych, no taki Ziosoło, stonoga, policjanta wygonił, no bo wielki biznesmen, właściciel ziemski, tak, wjechał mu policja na teren i go wyrzucił. I proszę Państwa, kończy się mój życiowy dramat w roku 2007, nie wiem, czy Państwo wiedzą, albo czy Państwo w to wierzą, albo czy do Was dotarło, że jestem prawomocny 118 razy.
uniewinnione, że spędziłem 3,5 roku z recydywistami w celi jako osoba skazana i myślę sobie, no jestem nielegalnie skazany, to napiszę, że niewinny. Zacząłem pisać różne pisma, takie instytucje jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie działają, bo tych niewinnych ze mną jeszcze w więzieniu było 2000, sami niewinni. No to myślę, no nie, ale nie jestem recydywistą, skoro to nie działa, zacznę pisać, że nie jestem recydywistą. No ale tych recydywistów mówią, co ty, ja bym jadeś pierwszy raz. Więc nikt się nie mówi. Proszę Państwa, co zadziałało? Napisałem pismo do ministra sprawiedliwości, którego też nie będę cytował, bo myślałem, że nie będę już przeklinał. W każdym razie dwa dni po wysłaniu przedstawiono mi już zarzuty znieważenia pana ministra. I po kilku dniach, proszę pana, przeszkadza pan, jak skończę, będą pytane, proszę nie przeszkadzać. I po kilku dniach, proszę państwa, przyjechali biegli psychiatrzy, nie wiem, i psychologowie i stwierdzili, że Zbigniew Stoga może odpowiadać za przestępstwo znieważenia pana ministra sprawiedliwości, że wszystko z nim dobrze, ale ich zdaniem mimo to jest jakaś taka dziwna sytuacja, która może prowadzić do wniosku, że w jego subiektywnej ocenie, czyli w mojej, siedzi nielegalnie. No i minister wniósł kasację, czyli prokurator generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy 25 lipca 2006 roku w sprawie 2KK86/06 uznał, że to moje, że ten wyrok jest nielegalny, że nie powinienem siedzieć w więzieniu. I Sąd Najwyższy, stojący na straży demokratycznego państwa prawa, zapomniał przez 4 kolejne miesiące wysłać jeszcze nakazu zwolnienia mnie z więzienia. Więc nie dość, że 3,5 roku z recydywistami siedziałem w celach. To jeszcze 4 miesiące zupełnie. To nawet na Białorusi by kartofem zrobił pieczony, by jakiś blend zrobili, żeby w tym więzieniu na pozór siedzieć legalnie. U mnie trwało to jeszcze 4 miesiące. I kiedy z tego więzienia wyszedłem, a trafiłem do niego tylko dlatego, że miałem zbyt dużą wiedzę związaną, którą powziąłem przy windykacji dłużników Kolosową, to taka wielka afera, za którą rząd Kolosowski gwarantował, to postanowiono mnie profilaktycznie do tego więzienia wrzucić, no bo nawet się pokazałem w okolicy Lepera i pomyśleli, no jak Stęstonowa na Leperowi te czeki, zrealizowano odcinki czeków gotówkowych Millera i całej tej wataki, nie tylko Millera, bo to środek czarny, zielony i czerwony, no to będzie skandal, już nie wyjdziemy tak jak sklepek kiedyś, gdzie zrobiono tak, żeby się pośmiać. Talibowi i krewki po latach trzymane okazało się, że jest nieco inaczej niż to, że żeśmy się uśmiali. No i kiedy wyszedłem z tego więzienia, mówię, no to kurczę, to ja też coś chcę zrobić. Z kumplami założyliśmy adwokatami kancelarię adwokacką w Warszawie, które obsługują bardzo znane postacie i mówię, to zrobić, zróbmy taki pion bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonariuszy służb mundurowych. Bo ci funkcjonariusze, celnicy, strażnicy miejscy, policjanci i tak dalej, są byle jak traktowani przez to państwo, byle jak, a to ma wpływ na to, co nas spotyka między innymi na ulicy. No i proszę państwa, coś potwornie. I proszę państwa, ja od 2007 roku zajmuję się m.in. bezpłatną pomocą prawną funkcjonariuszom służb mundurowych. Może to łatwo zweryfikować, jak macie takich znajomych policjantów, szczególnie z ruchu drogowego. Zapytajcie, jakie są wyniki działalności kancelarii prawniczych arestowych. W roku 2014 mieliśmy 67 uniewinnień, 14 przywróceń do pracy tych policjantów i różnych, Boże, ale to właśnie ciężko myśleć, i różnych innych służb mundurowych. I ten człowiek wjechał do oddziału mojej firmy, ten policjant, o którym było tak głośno, na sygnałach świetnych i dźwiękowych, gdzie nie ma potrzeby skoro tego naszego klienta, który naruszył jakieś tam przepisy ruchu drogowego, się zatrzymać. I po prostu mówię, niech pan wyłączy te sygnały, bo obciach pan robi. On mi odpowiada, niech pan mnie pocałuje. Pumpę. I dopiero wówczas ja wyjmuję telefon, mój pan jest chamski, włączam zadanie. Więc tak to wyglądało naprawdę. A nie prymitywny ham Stonoga, który mu się wydaje, że jak jest właścicielem jakiegoś głupiego placyku w Warszawce, to może lżyć policjanta ku uciesze nielatów z pokolenia tego J.P. Stona. Tak nie było. Kolejna rzecz to taka, że pojawiły się akta z chińskich serwerów. Pojawiły się akta z chińskich serwerów. No i kolejna bomba, tak? Nikt nie skupił się nad tym, żeby ocenić ten materiał, materiał już procesowy, bo przecież jest zweryfikowany przez prokuraturę, zweryfikowany a to protokołem przesłuchania świadka, a to opinią biegłego z odpowiedniego zakresu. I mamy, ja chciałem społeczeństwu pokazać taką prostą, najłatwiejszą do zrozumienia nawet dla takiego człowieka, który nie zna się na prawie karnym procesowym, żeby to wyłapał. Siedzi Miller już nie premier i siedzi Kwaśniewski już nie, dzięki, już nie prezydent. Już nie prezydent, siedzą sobie i omawiają
treść zeznań w przedmiocie bytu więzień CIA w Polsce, które złożą pół roku później w innej prokuraturze. I te złożone zeznania w tej innej sprawie literalnie zgadzają się z tym nagraniem. Więc mamy do czynienia z jaskrawym przestępstwem złożenia fałszywych zeznań. Nad tym się Der Jude Zeitung nie skupiło, nad tym nie skupiły się żadne media. No skupi się na czym? Taki przestępca, staroga, pedofil, złodziej, oszust, pijany jeżdżący na rowerze, ujawnił akta. Takimi stonogami trochę, proszę Państwa, jeśli się ze mną nawet nie solidaryzujecie, to też jesteście trochę wy. Wiecie? Bo jeśli pochodzisz, jak już mówiłem, z dalszego domu, jeśli chodzisz ubrany w Tesco, czy w Tarn, czy w stare 10-lecia, którego dziś już nie ma, to ty nie masz prawa, żadnego prawa do tego, żeby uzurpować sobie stworzenie bytu w przestrzeni politycznej czy społecznej. Bo ty jesteś. Twój tatuś nie był znanym ekspertem, nie lał. Nie był naczelnikiem urzędu miasta takiego i takiego, nie pochodzi z dobrej esbeckiej rodziny, więc nie masz prawa. Jak się wychylasz, to jesteś taką stonogą. No bo co, kto to ten stonoga? Czy Państwo wiecie, jakim rozczarowaniem, z jakim rozczarowaniem spotkałem się, kiedy jedyny prawdziwy beneficjent tego ujawnienia Prawo i Sprawiedliwość mnie zaczęło atakować, te ich pisowskie media, te różne rachonie, kanie, które do mnie nabrały łapówki od ochrony za załatwianie jakichś tam rzeczy. Przecież to całe prawicowe, nie atakujemy Platforma jako taką. Nie atakuje mnie SLD, nie atakuje mnie BSL. Kto mnie atakuje? Prawica, polska prawica. No to jest prawica lewicy, no ale niech jest. Chamy z okrągłego stołu mnie atakują. To chamstwo. Te prymitywne buraki, które 26 lat temu sprzedały do Państwa i robią wszystko, by zostało tak, jak jest. A jestem po to, by zachęcić Państwa do tego, byście zrozumieli, że tak być wcale nie musi. Że tak być wcale nie musi. Służby specjalne, autorytet Stanisława, ja go nie znam, nie wiem, jaki to autorytet, ale załóżmy, że jest pan profesor Stanisław Mianowicz. Stonoga przypomina mi takiego, co przychodził do nas w stanie wojennym. Wygłaszał płomienne mowy, a później okazało się, że to konwinent. Jak może facet tak wykształcony porównywać mnie z kimkolwiek, kto wysyłał ludzi na Syrię? W stanie wojennym, już abstrahując od tego, miałem 7 lat. Bo wyglądam jak stary dziad, ja bym miał 150 lat, ale mam dopiero 40. W stanie wojennym miałem 7 lat, a przy zmianie ustroju 15. Więc powspółpracować sobie mogłem w Piaskownicy, przerzucając z lewej do prawej multi tam. Co najwyżej. I to są nasze prawicowe media. I to jest ta nienawiść, która, bo ta nienawiść wytworzona w nas, tak po stronie tego głupiego PiSu, jak i tych chamów z Platformy, ona jest dla nich motorem napędowym. Społeczeństwo jest podzielone bardzo jasno, bardzo czytelnie i niech tak zostanie. Nazwali starszych ludzi moherami, choć tak nie jest, ale tych starszych ludzi dobrym słowem, wypowiadamy w odpowiednim tonie i donacji. Można kupić. Kucami. Tak, można kupić, można ich zmanipulować. No bo co ten człowiek? Co on będzie szukał jakiejś sprawiedliwości, jak poszedł po osobności, żeby kupić rano kolejnego starego kurczaka, jak największego, jakiś nie za drogi chleb, nie za drogie masło, a masło prawie w ogóle, tylko jakąś markę tego podobną i przeżyć. I on wierzy w tego Boga, bo jedyne, co mu zostało temu człowiekowi, to Bóg, to nadzieja. Ja też wierzę w Boga i tego się nie wstydzę. Więc tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Macie przykład o tym, o czym mówię. Proszę mnie zakrzyczeć, nie lepiej, byście troszkę Państwo poatakowali. Macie przykład u Was, tu na miejscu. Wałek na Waszych oczach, płacz ramę po całą Polskę, że 270 milionów długu ma miasto. Nie, macie fajnego prezydenta, bo chociaż tyle dobrego, że kulturą sobie stąd te facet na porządku sobie. Ale zbieramy kasę na skórstwo. No i na Waszych oczach teraz esbecja przejęła od pierwszego Wasz szpital tutaj. Przecież wiecie, że miasto dało 18,5 miliona na to, czy? No, Słupsk dał na budowę tego szpitala w latach 20. Tak? Czyli 18,5 miliona złotych. Pan prezydent Biedroń nie zabrał żadnego głosu w przedmiocie swego prawa. Chciałby miejsca w Radzie Nadzorczej tego prywatyzowanego Waszego szpitala. Kto będzie nowym właścicielem szpitala? To już jest. Ale fajna muzyka. I sprawdźcie sobie KRS, proszę Państwa, tej firmy, która od pierwszego administruje, jest właścicielem. Sprawdźcie KRS, tam są PESEL-e, pierwsze 6 cyferek dla tego urodzenia.
a później www.ipn. A więc kto będzie? Kopiuj, wklej i powychodzą Państwu, Polski Krocki. Macie prezydenta, który robi się na, bo on jest PR-ową the best, najlepszy PR-owy świat. Biedron jest najlepszym PR-owcem świata, jakiego świat polityki widział i słyszał. Ale nie upomniał się. A co z naszymi pieniędzmi? A co my jako miasto będziemy z tego mieli? Daliśmy wam 18,5 miliona do budowy tego szpitala. Ja Państwu powiem, co będzie. W środku nawet poobcinają, bo nie będzie się opłacało podpisywać kolejnych umów w cenach za ten, bo ile tam będzie jeszcze istniał. No i później jedyne, co to zrobicie, to pytanie moczu i krwi, takie podstawowe. A jak ktoś będzie chciał coś więcej, głupio USG, to będzie musiał płacić i tak będzie. A jeśli będzie chciał się cenach ZUS leczyć, no to najbliższy nie wiem, czy zresztą. Gdzie to Państwo? Także proszę uprzejmie, ja już się rozgadałem, ale to są fakty. Mogę to są fakty. Proszę teraz, o pytanie. Teraz przykład mogę podać. Mój syn na początku czerwca rowerem jechał na Szczecińskiej. Uderzył się rowerem. Stwierdzili pęknięcie śledzione. Cudzko. Dopiero w Gdańsku stwierdzili uszkodzenie szóstki. To parowane. No to był pierwszy i ostatni przypadek braku. Proszę bardzo, są pytania? No nie, nie macie Państwo pytań. Zbyszku, ja może nie personalnie do Ciebie, ale do organizatorów tego spotkania. Widząc po frekwencji, dlaczego tak mało medialnie było to nagłośnienie? Nagłośnione oprócz osób, które śledzą w sieci Twój profil, tutaj w mediach regionalnych w ogóle nie cisza, nic nie było. Media regionalne, salon był kłopot, ale nie w tym rzecz. Bo jak stonowa, to nie wiem, personalna rada. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że to jest drugi weekend, wakacyjny. Ja nigdy nie nagłaszam swoich spotkań. Jedyne co, to Facebook. Te spotkanie tutaj i poprzednie, to są w historii moje najmniejsze spotkania. Bo ja słabe spotkanie ma 300-400 osób, a takie zwyczajne 1500, a dobre do 3000, bo takie były w Rzeszowie, Lubinie. I jedyną formą zaproszenia ludzi był ten Facebook. Proszę Państwa, odnośnie jeszcze tego mojego wulgarnego języka w przestrzeni publicznej. No nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić, ale pytam kolejny słowo, gdybym miał za to zapłacić. Za ten PR. Żebym dotarł do takiego dotarł. Ile to by kosztowało? W tak krótkim czasie. Mówię około 16 milionów złotych. Ja na Facebooka nie wydałem złotówki nigdy, żadnych lajków, lajków, tak? Nie kupowałem. Nie kupowałem i nie będę kupował. Natomiast my też jesteśmy takim społeczeństwem, że gdyby zacząć tutaj bułkę przez bibułkę, no to byście Państwo to dzisiaj było w ogóle wcześniej, tak? Chociaż jest nas kilkadziesiąt osób, ale jest też. Więc tak to oceniam. Oczywiście było to instrumentalne, czas z tym skończyć, ale nie jestem przekonany, że to była dobra decyzja, że musimy już z tym kończyć. No jak widzę tych hamów, z tego PiSu, Telewizji Republika, to te pozdrowienia, tak zwane hamskie wstrząsy, same się cisną na język. Tak to mniej więcej wygląda. Poza tym pytam ludzi na dużych spotkaniach, kto z Państwa jest zadowolony, że przestałem przeklinać? A kto z Państwa uważa, że to był błąd, że przestałem przeklinać? Czy Szwagerska? Więc trudno jest w tej rzeczywistości dogodzić. To nie ma być show. Bo ja nie mam żadnego prywatnego interesu w tym, proszę Państwa, żeby robić to, co robię. Opowiadałem głupoty, stonoga bezkarne, no, bezkarne, 7 nowych spraw, no, co czynili w domu na prokuraturę, na policję, no, czy prawda, ja się strasznie tym nie przejmuję, bo znam zagrożenie, prawda, jakie z tego płynie, ale, no, ale jest tak, jak jest, tak? Kolejny zarzut, który się przestrzeni publicznie, to co on opowiada, ma ANS 13, no nie mam ANS 13, ale czy ktoś z Państwa odnotował to, że po postawieniu tych pierwszych zarzutów w sprawie ujawnienia akt, postawiono kilka dni później kolejny za tą resztę ujawnionych, tak? Jak kojarzycie Państwo to, czy nie? 17 czerwca postawiono mi nowe zarzuty za to, że resztę tych do końca się ujawniła z tych chińskich serwerów. No i biorę ten akt 13 pod pachę, idę do prokuratury, zapytam, panie prokuratorze, że ja się na prawie nie znam. Można to opublikować, czy nie? No bo to pieczęci nie ma, dopisów nie ma, więc dokumentów formalnych. Nie jest, bo prokurator wziął to pod pachę, powiedział do naczelnika Wydziału 5 Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wrócił mi. Wie pan, to nie jest dokument, my nie wiemy, czy to prawdziwe, czy nie, bo my tego też nie mamy. Ale jeśli pan to opublikuje, okaże się, że to jest draft,
prawdziwego aneksu, no to jest to ujawnienie tajemnicy państwowej. Ale my badamy w RNS-ie, bo te środki to już tydzień minął, a te się wszystkie opublikowały, to my cofamy to postanowienie w przedmiocie środków zapobiegawczych, zakazu opuszczania kraju, zatrzymania paszportu, dozoru policyjnego. Czyli za karę po postawieniu nowych zarzutów uchylono mi wszystkie środki zapobiegawcze. To oznacza, że najprawdopodobniej mój aneks jest autentyczny. Ale pytanie. Mój aneks przyszedł z tego samego źródła, z którego przyszła akta. Udało mi się doprowadzić do sytuacji, że co po niektórzy, których zależało mi zmanipulować z tak zwanych mediów, uznali, że nawet jest oszołomek, fajnie mu to podrzucić, on to na pewno opublikuje, mamy zrobioną robotę. I tak się stało. Ale w przypadku dostania, w przypadku tego 13 załącznika, no, co się stanie, jeśli tam jest jedno fałszywe, nieprawdziwe nazwisko? No, walczę o swój byt, walczę o swoją godność, o pamięć mojej matki, którą mi zamordowano w więzieniu, rozbierając ze w wieku 72 lat. No jeśli ujawnię to, a tam będzie jedno nieprawdziwe nazwisko i zniszczę to moje życie. A jeśli ujawnię i wszystkie będą prawdziwe i na paskach telewizji, a tam TVN czy jakiekolwiek inne zacznie znaczyć, że właśnie, nie wiem, we Wrocławiu wylądował samolot z ciałami 15 naszych oficerów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo w świecie, to jak? Jak wrócę do życia. Więc ujawnienie tego nie jest wcale rzeczą prostą, ale trzeba zrobić wszystko, bo organ uprawniony, a takim będzie Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po objęciu przez pana Dudę, żeby to w stosowny sposób przygotował, usuwając z tego dane wrażliwe i niebezpieczne dla bytu i bezpieczeństwa naszego państwa, by opublikował te dane. Bo nie może być tak, że znany minister od roku 2001 do 2005 nosił ruskim wszystkie projekty i umowy związane z NATO, projekty doków do okrętów podwodnych, które dopiero były w fazie produkcyjnej we Francji. No i on dzisiaj jest kimś bardzo ważnym i zdziwionym, że ktoś go prześladuje, że tam krzyczą na niego jakoś ludzie. A taki minister, który pełnił bardzo wysokie, później jeszcze stanowiska w tym państwie, istnieje istniał i to jest prawda, dlatego że jest to rzecz weryfikowana. Ale ja tego raportu, jak podkreślam, nie zamierzam publikować. Trzeba wybrać kartkę z tego raportu, która nie będzie niebezpieczna dla kogokolwiek, ale będzie medialnie bardzo ostra. I tą kartkę opublikować, żeby oni wiedzieli, że to jest. I w taki sposób zmanipulować nowego prezydenta, żeby zechciał jednak w stosowny sposób opublikować cały ten raport po usunięciu tych danych wrażliwych. Niemniej jednak znasz treść, mam rozumieć, jest werychotny. Gdybyście wszyscy państwo byli moimi rodzonymi braćmi i siostrami, gdyby wam ten raport, ten załącznik 13 odczytał, to wszyscy złapaliby się komórki i zadzwonili po powodowie psychiatryczne, żebyś to odwiedził. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Nie, logiczne, ale niewiarygodne. Proszę mi wierzyć. Niewiarygodne. Tak? Co pan sądzi o jednomandatowych nie w naszej demokracji, niebezpieczne dla nas, to jest na stałe oddanie monolitycznej władzy. Już dajmy sobie spokój z tymi owami. Będziemy mieli referendum, ja dzisiaj państwu powiem o wyniku, oczywiście społeczeństwo się nie zgodzi, będzie to referendum, w którym będzie najniższa w historii frekwencja. I tak to Bronisław utopi póki za. A jakie relacje pojawiły się z panem polityczne? Pan Tymochowicz nie jest politykiem, jest moim przyjacielem, znam go od 2001 roku. To jest między innymi racja doskonałe. To jest na przykład człowiek, jak ja wyszedłem z więzienia, to się przedstawiałem, no Jezu, on mnie nauczył przedstawiać się Zbigniew Stonoga na nowo. Tak. Jest to mój przyjaciel. Ale ma jakiś wpływ na pańską karierę polityczną? Piotr jest słaby w tym, co robi, często ja mu doradzam. Zrobił sobie sam dobry PR, nie zna się na pewnych rzeczach. Także czy ma wpływ, nie ma żadnego. Nie ma żadnego wpływu. Chciałem pytanie, czy debata z panem Cymińskim w końcu dojdzie do skutku, czy straciście ochotę wzajemną, czy jak to będzie? Proszę pana, ja różnię się z pana Cymińskiego od tej prostytutki moralnej Doroty Kani tym, że oni sprzedają książki, pomagając ludziom różne rzeczy, żeby była lepszy temat tabu, a ja jeszcze wydaję swoje pieniądze, żeby spróbować coś w tym kraju zmienić. Z takim śmieciem moralnym jak Suliński, po tym co zrobił i jak zrobił, na pewno się już
nie spotkam. Natomiast trzeba to do tych postkomunistycznych sądów pozanosić, bo oni są na taki sumiński źli, to chociaż tyle, że wyroki takie sumińskie czekają do stanu. I to już zrobiłem tak, prywatny akt oskarżenia o przestępstwo artykułu 212 kodeksu karnego, czyli pomówienia miały takie postępowanie, bo właśnie osób, które mogą poniżej się opinii publicznej, bo doprowadzić do utraty samochodu stanowiska pracy lub rodzaju komunalnej działalności już zostały złożone. Czas pokaże, kiedy te nasze czerwone rynki. No, Sumiński zawsze był przekonany do swoich racji, twierdził, że ma nasz... Po tym, co Sumiński, proszę Państwa, naplujcie mi w gębę, jak się kiedyś okaże, że ja miałem cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek służbą. Tylko nie dajcie się zwariować i przyjąć do wiadomości też to, że polskie służby specjalne, te dzisiejsze, potem służą Polsce, nam. I robienie, demonizowanie tego na podstawie naszych wspomnień WSI czy tam UOP jest pewnie się w sensie uzasadnione, bo w tych służbach dużo tego syfu zostało, ogrom. Ale jeśli ja mam święte przekonanie i wiem, co w życiu robiłem i słyszę, że ktoś powiada, że Stonoga to jest facet służb, albo mi się wydaje, będę miał dowody, jeszcze nie mam, ale wzbudzanie w ogóle wątpliwości w przestrzeni publicznej o kimś, w tym kącie służb specjalnych, które mordowały, proszę pana, wysyłały na cywil, odbierały życie, torturowały ludzi, to jest skrajnie nie w porządku. I dla mnie to są śmietniki, to są chamki, które nie miały pomysłu na życie, napisały sobie Krzyżecki i tak Krzyżecki teraz trzeba, proszę pana, sprzedać. W jak największym nakładzie, jak najszybciej. Jeśli umawia się ktoś ze mną na spotkanie, na którym ma powiedzieć, wyjaśnić, nie tylko podać dowody, bo przecież wielu mamy SB, tych agentów na tych dowodów wprost rzeczowych namacalnych nigdy nie będzie. No ale choćby wyjaśnić poszlaki, tak? Powody powstania poszlaki, takich rzeczy. I nie przychodzi, tylko jedzie 20 km dalej tam właśnie do kościoła, spotkać się z ludźmi starszymi, by sprzedać kolejne książki, to teraz nie w porządku. Bo on osobiście miał telefon do mnie, ja do niego, mógł zadzwonić i powiedzieć wprost. Panie Stonek, umówiłem się z panem przedwcześnie, chcę pozbierać resztę dokumentów jako dziennikarz śledczy na pana temat i chciałbym prosić, żebyśmy się spotkali na przykład we wrześniu, bo ja nie jestem przygotowany merytorycznie do tego spotkania. Wyglądałaby sytuacja zupełnie inaczej. Tu jest legitymacja, że od 7 lat jestem szefem bezpłatnej pomocy prawnej w Funkcjonariuszu Służb Mundurowych. Ja tym ludziom na co dzień naprawdę jako jedyny kancelaria w Warszawie za darmo pomagam. To za darmo oznacza tylko postępowanie, ten pierwszy etap od momentu postawienia zarzutu do stosowania ewentualnych środków zapobiegawczych. Także wiele weekendów, proszę Państwa, spędziłem na sądowych ławkach z kumplami, adwokatami. Kiedyś my leżali, żeby jednego, drugiego, trzeciego policjanta, który miał 20 lat służby i prostytutka z Rumunii pomówiła o 50 zł, żeby nie pozwolić tego człowieka od tak zbeształ, bo ci ludzie są traktowani dużo gorzej przez wymiar sprawiedliwości niż przestępca, który jest 10 raz karany. Proszę mi w to wierzyć, że tak dokładnie jest. Często pan robi ochronę te służby mundurowe? Dlaczego pan akurat właśnie te służby mundurowe? Pan więziennictwo, policja tylko, a tak nie zrobiono. Nie no, ludzi takich szarych. Ludzi szarych? Również. To jest większość, tylko że włączyłem. Tego oni mają oczywiście jako społeczeństwo, no nie dożyły sympatii ani policjantów, ani tam. To źle, bo żaden policjant nie idzie na służbę, żeby kogoś zastrzelić. Żaden zespół reanimacyjny kartki pogotowia nie idzie na dyżur, żeby sprzedać skórę. Żaden lekarz nie idzie na operację, żeby kogoś na stole zaczgać. To jest złe. To, że postrzegamy źle policję, wynika właśnie z polityki, proszę pana, społecznej tego państwa. Niech pan poprosi kogoś, żeby panu nagrali skądkolwiek odprawę w policji przed wyjściem na ulicę. To pan zobaczy, jak ta policja ma nas później traktować, jak nas spotyka. Naprawdę Państwo, jak możecie taką prowokację dziennikarską zrobić, zróbcie sobie, zobaczycie, jak policjant, w jakim stanie emocjonalnym on wychodzi z odprawy. Wynika. A może opuścić na Facebooku, chcecie? Audio wideo opuścić. Jak wygląda pan Gromadzki będzie jedynką? Pan Gromadzki będzie jedynką, bo facet ma to coś w sobie, ma odwagę, wszedł do tego, starać ludzie, nie będę mówił, wszedł do tego Sejmu, zobaczył, jak tam jest fajnie, czysto i przejrzysto.
Szkoda, że wchodziło tego idioty Palikota, oszusta, który oszukał całą młodzież polską i spowodował, że pół z tej młodzieży dziś do wyborów nie pójdzie, bo ma to już w nosie po prostu. No fajnie, że był w SLD, bo mi trochę tam doniósł na to SLD, to bym miał większe kapiszony na to. No i będzie moją jedynką, tak. Będę opierał tą swoją partię na ludziach młodych, na ludziach niezwiązanych, z tą władzą, którą znamy sprzed wielu lat. Chwil takie 35-40 lat. Dlaczego? Bo mam mało czasu, nie zdążę ludzi zweryfikować, więc tych kandydatów na posłów chcę mieć do 40. A jak pojawi się przyszedł człowiek znany i powszechnie szanowany, o którym wiemy, że jest przyzwoitym człowiekiem i nie funkcjonował w żadnym systemie partyjnym, to oczywiście tacy ludzie też na tych listach się pojawią. Mówiąc wprost, pojawi się też na tej liście Danusia Gojarska, moja przyjaciółka, która jeździła za mną jak matka po więzieniach, od więzienia do więzienia i przywoziła mi papierosy, bo to moja przyjaciółka. To będzie jedyna twarz z tamtej epoki, która pojawi się na liście. Właśnie. O ile zechce, bo nie wiem, czy na decyzji w tym przedmiocie jeszcze nie podjęły. A jak będzie wyglądała struktura? Proszę pana, te spotkania dzisiejsze mają na swój przedmiot zbudowanie struktury z tymi ludźmi, którzy tu przychodzą. Z porozmawiania, spotkania zaczynają się po spotkaniach. Zawsze, bo wtedy jest luźniej rozmawiać z tymi ludźmi, młodszymi, starszymi. Też każde miasto wysyła maile do mnie, ludzie z danych miast. My tych ludzi weryfikujemy, kim są i spośród tych ludzi będziemy wybierali ludzi do budowania naszych struktur tutaj i też do startowania z naszych list wyborczych. Także serdecznie zapraszamy. Do spotkania będzie można wpisać się na listę poparcia. I bez względu na to, kim się jest, jakie ma się wykształcenie, wystarczy być człowiekiem mądrym i uczciwym i szlachetnym, żeby z nami startować. Nie, u nas się nic nie płaci, u nas nie ma weksli i paru innych jeszcze rzeczy. Ale będzie zabezpieczenie chroniące ewentualnie przed zdradą, po ewentualnym wejściu do parlamentu, będzie doświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 KPC w sytuacji, gdyby taka osoba weszła z nami do parlamentu i opuściła nasz klub parlamentarny bez powodu, to będzie musiała nam za to zapłacić post factum 250 tysięcy złotych, a jeśli tego nie będzie chciała dobrowolnie zrobić, to nałożymy klauzulę wykonalności na te siódemki i sobie taką osobę zwindykujemy bez kosztownych i długotrwałych procesów, bo egzekucja z oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się jest bardzo prosta, łatwa i skuteczna. Tak, czy pan z tego tytułu, że pan tam na Facebooku tam wzywa te wiejskie tam, nasze własne, wszystko, no my jako tacy, jako wszyscy użytki obywatele też jesteśmy zszokowani, bo ja jakbym tak wzywał jak pan, no to chyba on dał od mierzy, bo także nie na policji. A pan nie, tam jedzie rozum po bandzie i pan wzywa, idę, będę kukał do was do drzwi, także no... Siedem nowych spraw. Czy pan ma wielką ochronę, czy jak pan... Siedem nowych spraw karnych, tam zagrożonych, wie pan, ja lubię na dzieciaki płacić, tu da 500, tam 1000, a wiesz pan, jaka frajda pójdzie tym świniom prosto w gębę, czy za świniami. Ja wie pan, za 500 zł za 1000 opłaci się i warto. Ja nie mogę sobie pozwolić. A jakie są szanse na to, że pan zrealizuje swój program, jeżeli pan się dostanie? Bo chodzi mi o jedną sprawę, jeszcze dokończę. Dlaczego nie połączycie sił z ludźmi, z podobnymi rewolucjonistami jak pan, tak? Czyli z Korwinem, z ludźmi, których znamy, że nie, każdy chce z was osobno startować, jakie macie szanse. Bo mamy strategię, o której mowa dzisiaj jest przedwczesna. Mamy strategię, mamy plan awaryjny, zapewniam pana, że jest inaczej niż to wygląda, ale jeszcze nie chciałbym pozwolić, żeby tam te żydki z wyborczej pisały przedwcześnie to, czego nie chcę. Natomiast warto też powiedzieć, jestem te Żydki i te Jude Zeitung, nie chodzi o Żydów, bo Żydzi, nie chodzi o antysemityzm, chodzi o to, że Stonoga na pewno pierwsze co publicznie powie, gdyby się dostał do parlamentu, to, że czas Żydów w polskiej przestrzeni gospodarczej naprawdę się kończy, bo tych ludzi z naszej gospodarki trzeba pogonić, bo oni działają naprawdę w sposób, który nam wybitnie szkodzi. Niech sobie mieszkają w Polsce, ja ich lubię. Ich koszerne jakieś wódki też są dobre, napiłbym się chętnie. Ale z naszej przestrzeni gospodarczej to niech to żydostwo sobie pójdzie, bo za bardzo się szanuje. Na razie będzie miało dobrowolną szansę wyjść, a później zobaczymy. Ja myślę, pytanie, z kogo pytanie, czy cały program, wszystkie punkty wynikają z takiej potrzeby naprawiania tych wszystkich rodzinnych tutaj problemów, które nam pan zaobserwował na przestrzeni 26 lat, czy też może inspiruje się pan jakimiś na przykład zagranicznymi politykami, nie wiem, z krajów
krajów, bloków, tych... Nie no, Węgry nie wchodzą w grę, natomiast... komunistycznego, tak? Nie, temat węgierski nie wchodzi w grę, natomiast to wynika, na razie Państwu pobieżnie byłem przecież prezentowany, to wynika z naszej konkretnej sytuacji. Odpowiadając Panu jeszcze uwadze do dużościowe pytanie, dlaczego się nie połączycie, ale... Nie, chodzi o to właśnie, dlaczego nie połączycie sił, bo macie wtedy większe szanse coś działać, tak? Bo jeżeli każdy ma swój osobny program, każdy prowadzi po kilka osób, no to jakie tam macie możliwości tego realizacji tego programu? No ale koalicję mogą stworzyć, jeżeli już mamy. Proszę Pana, nie chcę, nie no, ja Panu publicznie nie będę, ale jeszcze, nie chcę, celowo nie odpowiadam na to pytanie, bo jest plan jakiś tam X, który wejdzie w życie, gdy się nie powiedzie to, co zamierzyłem na początku. Jest jakiś tam plan X, który będzie niebawem, być może niebawem, a być może w ogóle jednak wdrożony w życie. A jakie Pan ma relacje z Kukizem? Żadnych. Nie chodzi to, że ktoś tam... Pan jeszcze? Także tak to, proszę Państwa, wygląda. A dlaczego Państwo przyszliście dzisiaj? Bo co? Program ciekawości. Tak, dobrze, powiem Panu, dobry program. Wie Pan, przepraszam, że Pan jako Pan tutaj, jako osoba tutaj stacjonująca, że Pan publicznie mówi, no, że Pan się odważa, na przykład samo to, że mamy jawnie jakieś tam podejrzenie na akta, że Pan może powiedzieć, że stał wymiar sprawiedliwości, tutaj Pan zobaczył, no i ja, że ja się dziwię, że Pan jeszcze żyje, że Pan chodzi. Tam się słyszy jakiś okres umoliński, że tam jakiś dyrektor wychodzi na słupa, bo umiarcowało się ktoś o 3-5 milionów, niby się popełnił samobójstwo. No nie wiem, no Pan już wyzywa, Pan chodzi, no ja jestem... Proszę Pana, ale no nie. Nie, nie ma tu ochrony, nie ma armii, ludzi, no to chodzi. Proszę Pana, to się Pan odle. Proszę Pana, ja bym się bał na przykład takim słupskim, jak taka mieścimy, no coś tam powiedzieć, bo no, to bym tutaj, ja nie wiem, no. Policja mi 10 mandatów, które zaraz mi samochód. Nie, no bez przesady. Pan zadał ważne pytania, to nie odpowiedział, to dokończy zaraz. No Pani elementy, jak Pan skalę... Bo ja chcę... Tak jak Biedron, tak samo jak Pan tutaj, bo Pan w imię sprawiedliwości. A co prawda, spokoj z tym Biedronem. Pan pyta, jak przy mniejszościowym nawet wejściem 10-15%, jak to zrobić? Jak chociażby jeden z punktów zlecał sytuację, kiedy szczególnie punkt pierwszy jest z punktem konstytucyjnym, zmian systemowym, prawda? Bo to jest jedyny system. Natomiast proszę Pana, to są bardzo prymitywne. Mamy świadomość dzisiaj, że i PiS, i Platforma, i PSL, że ktoś z tej starej gwardii tam zostanie. Proszę mi wierzyć, że to są bardzo prymitywni, głupi ludzie, którzy są tam na kasę. Za kasę, zawód polityczny. Wystarczy sobie hana kupić. Tyle ich trzeba kupić, żeby to przepchnąć. To trzeba sobie wprost powiedzieć. Jeśli nie uda się stworzyć takiej koalicji, przede wszystkim należy najpierw wejść do tego parlamentu. Jeśli nie uda się stworzyć takiej koalicji, która będzie w stanie sama pewne rzeczy procedować, no to trzeba sobie tych ludzi kupić. To są prymitywy. Tam co drugi ten Kasiu, to jest 12 tysiąców na miesiąc, drugie 12 na biuro. Jest nieźle. Tam są tacy posłowie. Jakby się porozmawiali, jaki tam poseł jest, przychodzi poseł Platformy do wrzutu, krzołciuchy. Mój Panie, jest to, jak to zrobimy? Jedzie się zarówka, tam piosek mu na tylnej łozi, hamuje, to się na przednią łoź zrobi, jak to do ustawy napisać, żeby tych mandatów tam nie mieć. Tak jak nie słyszycie na tym temacie. To jest poseł Platformy. No właśnie, dlaczego Państwo przyszliście? Ja mogę Panu odpowiedzieć, ja znam Pana od dwóch lat, w sensie, że obserwuję Pana profile i większych postów widziałem. No wydaje mi się, że tym, że gdzieś tam Pan działa, wiadomo. Mamy tu na przykładzie, ja przynajmniej się zważyłem bardzo mocno na przykładzie Suksa, tak, gdzieś tam zaufałem, głosowałem i jednak nie jest tak kolorowo, jak miało być i tego się też trochę obawiam. Z takimi właśnie rewolucjami, bo jak wiemy, rewolucje się kończą no, przeważnie w historii źle. Nie będę już wymieniał historycznych faktów, no ale myślę, no, że jest tam coś w stanie zmienić, tak? bo to jesteśmy zmęczeni już tym ciągłym po prostu. Ja jestem przynajmniej zmęczony tą huśtawką, tak, że nie wiem, mam zostać, mam wyjechać, co robić, czy będzie lepiej, czy moja córka w ogóle ma tutaj po co być, bo moja cała rodzina jest za granicą i ja ciągle stoję na rozdrożu, wyjeżdżać, zostać, bo mam córkę, mam tutaj życie i wiem, jaka jest sytuacja ogólnie prawna w Polsce, jak to wszystko wygląda i to zmierza. No, ja bym nie wyjeżdżał z Polski, bo wyjazd z Polski to jest takie, wie Pan, poddanie się i potwierdzenie
zasady, że najłatwiej, no najłatwiej jest wyjechać. No, ja bym sobie też mówił, że proszę pana, mógłbym sobie żyć jak ja. On mówi, że to no, ale parlamentem chce. No sprawę, że posła nie będzie pokarany 14 razy. 14 razy jestem pokarany. 11 razy za znieważenia funkcjonariuszy publicznych. No bo ja miałem te 118 procesów. I przychodziłem do pacjent, który mi nosek miał za czerwony i traktował mnie przedmiotowo. No to ja wstawałem, mówię, panie sędzio, pan jest kawał i następnie pisałem na siebie zawiadomienie prokuratury na dostawienie mi zarzutu znieważenia pana sędziego, bo pan sędzia po poprzednim musiał się wyłączyć ze składu orzekającego i tak miałem szansę na uczciwy proces w innym składzie. No cena była taka, że mnie skazywano, tak? Tam, tutaj 1000 zł, tam i tak dalej, tak dalej. Wskazano mnie także za to, że w roku 2014 wskazano mnie za to, że w 1999 posłużyłem się fałszywą jakąś fakturą. To już, proszę państwa, pomijając kwestię winy albo niewinności, skazanie człowieka po 16 latach na karę bezwzględną pozbawienia wolności mówi samo za siebie. I teraz te piany na rowerze nie jeździły, bo napisała ta rzecz ustnika, że piany są na rowerze. Na rower bym siadł czasie do więzienia jak piany, bo ja za grubie jestem, nie umiem jeździć na rowerze. A jeśli chodzi o to ostatnie jakiegoś Lexusa, no to w 2012 roku mnie uniewinniono, ale to w ogóle jest to mój pracownik w drugim mieście, no, co z tym wspólnego uniewinniono. Po latach przegłosowano termin do wniesienia apelacji, proszę państwa. Teraz, po uzgodnieniu, termin prokuraturze. Wniesiono apelację i w 4 dni zmieniono wyrok z uniewinnienia na skazanie. Jeśli ktokolwiek z was tam, który procedura prawa karnego, to wie, że nie wolno, niedopuszczalne jest z uniewinnienia bez przewodu nowego dowodowego zamienić wyroki na skazanie. Jedyne, co sąd w tej sprawie mógł zrobić, to uchylić ten wyrok do ponownego rozpoznania, a nie zmieniać z niewinny na winny, bo przecież jak? Czyli bronić się nie mogą. Tak? No ale na razie żyjemy w takiej Polsce, w jakiej żyjemy. Mnie, proszę państwa, sprawia to autentyczną frajdę. Ktoś pytają mnie ludzie, co pan tu robi, a co pana kieruje, a co pana motywuje. Ja nie chcę wyglądać jak dziecko, które płacze wciąż, ale jestem tym płaczącym wciąż dzieckiem. Jakby wam matkę ktoś zamordował, to by was wystarczająco to motywowało. Mnie to motywuje. Mnie to motywuje. I cholerną sprawia mi radość, jak widzę, że ich to boli. Proszę państwa, jaka to jest radość? Jak ta Ewka Kopaczowa okrzykła, że towarzysz Seremek nie podpiszą tam sprawozdania za ubiegły rok, ten minister, błąd do domu. To się czułem, proszę państwa, jakbym, nie wiem, 10 szóstek to lotka prawie jednego dnia. To jest frajda. To była frajda. Tak? Wie pan, dlaczego też ja tu przyszedłem, zwędrował pan właśnie dużo poruszanych spraw o wymiarze sprawiedliwości. No bo wie pan, no ja w życiu też wielokrotnie doświadczyłem, że to, tak jak pan tutaj mówi, podkreślał, że tutaj to czerwony, czy tam, to siamco, że czy zielony, że wymiar sprawiedliwości tam nie ma. No bo to jest szczera prawda, no żeby to po prostu, gdy ktoś pan się odważył w Polsce powiedzieć, że to jest tylko taka fikcja. Prokurator, to wszystko, oni nawet wie pan co, ale my to nie przyglądają. Przychodzi na przykład mojego ojca, ubóz własny, bo niecałkowite, bo mi raka ktani nie mowa, on nawet ten biegu nie zapłacił się za ktami. No ja się śmiałem sobie. My to wszystko reprezentujemy. Ja mam, przepraszam, pana cię zapytać. Jest pana emerytem, jak rozumiem, tak? Pan w drugim rzędzie. Tak? Ile pan ma emerytury? Jeśli nie daje nic. A zostawię sobie. A przepraszam uprzejmie. Chciałem tutaj nawiązać rozmowę, nie da się. Okej. Okay. No dobrze, dziękuję za państwu za spotkanie wobec tego. Dziękuję serdecznie. Zapraszam państwa do współpracy. Kto jest po stronie tego, co głoszę, dobrowolnie może się wpisać, nie musi na listę. Nawet potrzebujemy 1000 podpisów, mamy na razie 76 tysięcy. To też sobie komuszką tam w ryjek to rzucić, żeby ich nie denerwowało. Marzę o milionie. Zobaczyć, czy zbiorę, bo to dopiero w ramach tej kampanii jest spotkanie 3-4, tak? Wejderowo, Gdańsk, Wejderowo, Gdynia. Czwarte oficjalne, no i Rzeszów i Lublin, szóste. A ja wcześniej jeździłem, łącząc polską prawicę, ale jak ich zacząłem łączyć, to tak wyłączyłem, że stałem się agentem WSI. Dziękuję państwu serdecznie. Jeżeli ktoś chce się łączyć, czy nie, budowanie struktury, zapraszam. Ktoś ma życzenie pisać.